To jest nasza nowa seria, że nagrywamy Minecraft, ale to horror. Zainstalowałem parę modów w ogóle. Czemu mam takie coś? O, wioska jest i jest jakaś nowa struktura. Ale ja się na razie tam przejdę i zobaczę, co tam mamy. Ponieważ tam jeszcze tego nigdy nie widziałem. To jest pewnie jakaś struktura z mo... Crafting, okej. Przepraszam was, że mam kaszelę. Taki kość wyszło, że jestem trochę chory jeszcze. Nie wiem, czy jestem chory, ale... No. O! To się przyda. Tam da się jeszcze na górę wyjść. I się rozpadało. Okej. Ja może zejdę. I pójdę do wioski. Może tak będzie lepiej, albo coś. Ponieważ... Nie wiem, ale to... Nie wygląda jakoś bardzo przyjemnie. Poza tym boję się, że tutaj będą jakieś bardzo mocne moby, których jeszcze... Nie umiem z nimi walczyć. Z którym jeszcze nie umiem walczyć. Zombie. Ja się go boję. Dobra, idziemy. Może będzie gdzieś jakiś kowal? Nie, ale jest golem. Walej. No dobra, przespaliśmy się. Ale na razie nic nie ma takiego strasznego. Tylko piszcie mi, czy powinienem spać, czy nie, ponieważ... Nie będziemy o tym gadać. Ponieważ nie wiem, czy to jest fair. Słyszę tego. Czemu? Co ja zrobiłem? Dobra, nie. Nie. Tak nie może być. To było. Zbyt drewno zbiera. Zdecydowałem jeszcze jakiegoś modu na Wendigo, czy coś w tym stylu. I sprawdzając to jest to niby to ma być jakaś... Minecrafta mi skraszowało. Dobra, widzimy się ponownie. Po prostu mi Minecrafta skraszowało i ten... Co? A, dobra, nie myślałem, że... On już się zrespił, no właśnie. I ten Wendigo podobno... Dobra, może mi teraz nie skraszuje. Pójdę po prostu spać. Albo nie. Z tego co wiem, to na razie nie pójdę. Nie rozumiem tych takich dźwięków. Skąd się one w ogóle biorą? Jesteśmy razem. Dobra. Idziemy. O! To mi się podoba. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie jeszcze jakieś rzeczy, które się w tym modzie dzieją. Ponieważ ja teraz przysięgam, że ja pierwszy raz akurat gram. Ja szczerze trochę boję. Ponieważ nie wiem, co mnie tutaj może czekać. Czy... O Jezu, szczur. Taki mały, ciężko się go trafia. Znowu jakiś villager. Ty pająk. Zrobię sobie za jedzenie.
Przecież mogę zrobić. O. Myślałem, że mnie zajdzie i zacznie atakować od tyłu. Na szczęście nie. Przydałoby się zebrać jakieś drewno właśnie, więcej przynajmniej drewno. Ponieważ trochę już mam. Mogę sobie w sumie zrobić jakąś siekierę czy coś. Pozbierać. Zdaje mi się, że tutaj zamieszkam akurat w tej wiosce. Ponieważ nie chcę mieszkać samemu. Boję się, że tutaj mogą mnie rzeczy czekać. Ale oby nie jakieś bardzo straszne. Żeby nie było ten, że dostanę zawału. Nie na zawału, nie dostanę, ale. Żeby nie było, że. Będę musiał prać portki na filmie. Tam nie wiem, co tam jest. Tam sobie pójdę. To jest szkielet. Zmarł. No to jest coś. Dużo tego. To mi nie jest potrzebne. Wywalaj. Naprawdę to będzie emocjonujące zbieranie siana. Dobra, sianko zabraliśmy. I potem się jeszcze zobaczy, co będziemy robić. Na razie sobie zbierzemy. Jeśli chcecie, żebym nagrał jakiś film, ale jak grałem w takie coś z kolegą, to możecie pisać w komentarzach, jeśli ktoś to w ogóle obejrzy. Ponieważ znając moje subskrypcje i wyświetlenie mnie z shortsów angielskich, które są cringe'owe, no to wtedy będzie trochę łatwo, to trochę będzie trudno wbić więcej tego w świetle na zwykłym filmie. No dobra, mamy chleb. Czas trochę jakiegoś kamienia wykopać. Jakbym tam zeszedł, to nie wiem. Śmiesznie by było. Flak, po co mi wyględzić? Nie chcę ich. Zresztą na wędkę może by się kiedyś przydało, ale... Na razie wędkować nie będę. Na razie. Potem to się zobaczy. Okej. To znowu ta taka struktura. Znaczy. To chyba właśnie nie jest mod. Mob znaczy się. Fu. To są struktury, więc. Jakoś. Daje radę. Tylko że mi czasem. Kurde. Czasem mi Minecrafta crashuje przez moje shadery. Dobra, no co, wracamy się do wioski. Albo jeszcze może gdzieś trochę poszwędam się. Zrobiłem trochę chlebka. Chcę jeszcze te zobaczyć wszystkie domki, żeby nie było, że tam są jakieś fajne rzeczy, ja. Kto takie rzeczy wymyślił? Nie wiem. Trochę musiał mieć w głowie nie ten. A ja musiałem mieć też na pewno w głowie nie ten, żeby pobrać tego moda. Chwilę, bo ja sobie siekierki nie zrobiłem. Co ja...
Też mi niestety nie jesteś już potrzebna. Czemu, gdzie ja tak... Kuda. Zbyszek. Za daleko uciekłem. No właśnie. O, podejrzył. Zbyszek, mam też sikierę. O, bliżej. Ile? 5! To coś, co ja lubię. Ja sobie tarczę skraftuję, bo mi się na pewno przyda. Znając moje życie. Teraz się czuję trochę bardziej bezpiecznie. Nie wiem, jak tam długo, ale... Na razie tak. No właśnie miałem to zwiedzić. To jak wszedłem w to coś... To się... Dobra, czyli w to coś nie wchodzimy. Czemu tak pierny walu? Tak jest. Burza jest. To... Czemu day one? To już jest mój drugi dzień. Dobra, nie będę się pytać na razie. Świnia. Świnia. Chodź tu świnia. Czekać stamtąd nie da się. Nie ma za co. Właśnie, bo ja miałem sobie coś zrobić z tego. Z żelaza. To jest akilo zrobię. Tak to na razie będzie wyglądać. Za najlepiej tutaj nie mam, ale... Ważne, że coś jest. No, ze sikierę już zrobiłem. Może bym sobie dom w tej górze zrobił, czy coś? Ogólnie to wygląda bardzo ładnie. Zdjęcie kordu zrobione. Teraz co, idziemy do tego. Może sobie trochę węgla pozbieram. Trudno sobie tam... Zużyję. Tylko by tutaj w tych jamach nic nie było. Czemu to się w ogóle tak błyszczy? To jest jakiś shiny Pokémon? Możliwe. Uuu. Hello. Żelazo. Dobra, Jezus Marta, tylko co, że się błyszczę. Nie. Chyba was coś boli, ale tam zajdę. Coś tylko błyszczę, pamiętaj. Tutaj duża jakaś ta ruda. Dobra, zebraliśmy to coś. Nie wiem, czy to dobrze słychać. Mam nadzieję, tak. Ale na razie wszystko się wydaje w porządku. Chyba, że nie powinienem spać. Dobra, może tam już nie będę tam wchodzić. Nie wiem, czy to jest normalne, że tak... O. Zwalczyć grób.
coś tam? Nie ma. Ała. Dobra, już chyba, że to będzie jakiś głębszy cave. Znaczy coś tam będzie. Jezu, ale bym się obsrał. Tutaj. Tutaj. Mam chyba jakiegoś, mam na jakiegoś cave dwellera czy coś. Nie ma, chyba takie coś instalowałem. Wczoraj nie pamiętam, ile mam dokładnie modów. Musiałbym sobie potem sprawdzić. Ale wiem, że coś takiego było. I właśnie tego się obawiam, że jak wejdę do cave'a, to coś mi tam wejdzie. Też. Bo jeszcze coś za mną może być. Nie, nie ma. Ale mam w ogóle ładnego skinka. Sam zrobiłem. Dobra. Idziemy tam trochę. Świnia. Przydasz się. Tutaj... Tu nic nie ma. Ale może tam sobie pójdę jeszcze. Chociaż nie wiem, czy się boję opuszczać wioskę. Bo może dostać noc. A nie mam łóżka, nie zabrałem ze sobą. No. Znowu tam jest ta struktura. Dobra, to tam pójdę sobie najwyżej. Zaraz. Tylko właśnie nie wiem, czy powinienem spać, czy nie, ponieważ... To w końcu w nocy się respią moby. A ja na tyle są gacie, że nie śpię. Dobra, to chyba trzeba zrobić może gdzieś bazę jakąś bardziej. Sprawy są rzeczy ważne i ważniejsze. Twoje łóżko albo moja. Przepraszam cię, Marcinku. Marcinku? Zbysiu? Grzesiu? Nie wiem. Stanisławie. O. Stasiu, Stanisławie. Przepraszam. Tam widzę, że jest taka dziura. Poszedłem tam i sobie zrobił... jakąś bazę. To nie wiem, czy tutaj gdzieś nie jest... śnieg ten taki... Nie pamiętam, jak się nazywa. Taki, wiecie, to się wpada. Jakoś... Snowy Mountain. Okej. Okay. Warto wiedzieć. Dlaczego ja idealnie poszedłem przy lazo? Nie wiem, ale... przecież to chyba dobrze. Nie wiem, po co mi to, ale... Okej. Jezus Maria, jak się obsrałem. Co to jest? To czekaj, bo ja oglądałem ten... Kota w butach, czy to jest ta śmierć? Dobra. Na dzisiaj mam tu na chwilę dosyć. Jezus Maria, jak tam zaczęło coś gwizdać, to mi naprawdę ciarki przeszły. Oglądając jakieś filmy straszne, to tak nie jest, jak samemu się gra. W sumie chyba kiedyś oglądałem gdzieś. Jakieś nawet ludzi zagranicznych, co tak robią. Ale samemu tak. To nie jest fajnie. Nie jest. O, koń! Ja mam ten. Diamentowa zbroja konia. Już
już sam zapomniałem mieć swoje konia. Masz, idź sobie. Dobra, teraz pytanie, czy tam iść, czy tam nie iść. To się jedna strona mówi mi, że... Tak, idź, idź. O kurde, sorry. Fajnie, przygoda będzie. A druga strona mówi mi, nie idź. No i druga strona mówi mi, nie idź. Nie. Nie wiem, której strony się posłuchać. Chyba się posłucham tej drugiej strony na razie. Nie chcę być jakoś... pipką. Bałam po prostu, żebym tego po prostu nie zauważył. Coś się nawet wysłowić nie umiem. Szczur znowu. Szkodnik. Jaki słodziak. Kotek. Znaczy szczurki też są fajne, ale tutaj nie. Dobra, jest szkielet. Tam jest ten grób, ale tam. Tam są nawet jakieś endermany? Te endermany to są. Co mi te znowu cierki przeszły? Co się zaraz stanie? Co? Dobra, to jest koń, Jezus Mario. Co był Enderman z krzywymi plecami? Czyli bo ja miałem jakiegoś takiego... jakiegoś moda, co... wyglądał niby jak Enderman. To się nazywało The Man in the Fog, czy coś tam? Nie pamiętam już nawet. Ale trzeba to sprawdzić. Czekaj, gdzie to było? Gdzie to było teraz? To jest tam. O, day 2. Day 2. Day 2. Okej. Okay. To może pójdę to sprawdzić, jeśli to jest struktura, albo nie. To jest endek. To jest Edzio. To jest drzewo. To, że sobie myślił. Struktura, której nie było. Jezus Maria. No, robiłem sobie strachu z niczego. Po byle co. A to na pewno jestem czasem dobry. Tutaj tego czegoś nie widziałem. No tutaj nie byłem. Ale... nie wygląda mi to jak... Może to jest jakaś pułapka. Entity... Entity well? Proszę bardzo, co to...
Co? Nie, znowu to coś. Jezus Maria, co mi takie ciarki daje? Jakie gówno. Dobra, czekaj. Pokaż się, cwaniaczku, jak tak jest, mądry jesteś. No chodź tu. Majka Tysona wezwę. Zobaczymy, co zrobisz. To jak się pozuje w Minecrafcie. Wojownik. Ha. Osadnik. Siema. Dobra. Tutaj za dużo rzeczy nie ma. Co zrobiłem? To na razie to wygląda nie najbardziej ciekawie. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie zbrałem jednego, no właśnie. Drewienka. Przepraszam. Nie, o Jezu. Ja bym tam spadł, to bym się wywalił. To właśnie miałem wiadro. Chcę, że ja nie pomyślał. Że ja mam taki głupi. Przepraszam. Tu nic nie ma. Tam też nic nie ma. Za bardzo. To idę tam może trochę. Ty było to coś. Tam już byłem. Ale może pójdę jeszcze raz, bo coś przegapiłem może? Ale nie wiem. To jest to samo, co już tutaj byłem. Tak? O. No akurat... się noc zrobiło. Ciekawie. Teraz biegnę do domu. To ja bym tego nie zrobił, to nie wiem, co bym zrobił. Zajmę się pewnie. Day one znowu? Czemu? No dobra, ale... Na tym momencie kończymy ten odcinek. Następny może zrobię trochę dłuższy i bardziej ciekawy, bo ten był taki nudny. Sama mogę to powiedzieć. Więc no, żegnam się z wami serdecznie. Do następnego.